Zaczęłam właśnie wynosić rzeczy z pokoju, ale ogólnie może wam pokażę najpierw, jak to wszystko tu wygląda. Tak, jak się wchodzi. Tu jest jedna szafa, potem jest szafa, biurko, ogólnie telewizor i książki. I tu było jeszcze mnóstwo książek tak naprawdę, ale już je zdążyłam wynieść. I dużo pierdółek zdążyłam wynieść. A tu jest łóżko i Hinata, która oczywiście ma bardzo intensywny tryb pomagania mi. Tu jeszcze jest jej drapak, okno. No i mam wizję, jak to poprzestawiam, natomiast póki co muszę jeszcze te wszystkie książki stąd znieść. Obecnie wygląda to tragicznie, po prostu tragicznie. Pościągałam część książek. Część jest jeszcze właśnie w pokoju, ale... No po prostu jest, słuchajcie, masakra, jedna wielka masakra. Ale tu już zaczyna wyglądać nieco inaczej, jeszcze tam mam te książki. Tu już mi się nie chciało tych wynosić z pokoju, a były na tej szafie, ale właśnie trochę już mi się tu wszystko pozmieniało. Może te wszystkie plakaty bym może pościągała. Nie wiem, słuchajcie, nie wiem. Ale teraz czeka mnie to i przestawienie tego biurka tu. Dobra, meble przestawione i teraz wygląda to mniej więcej tak. Tutaj chyba jeszcze dam szafkę jedną podobną do tej. Może poukładam na niej więcej książek. I dobra, w którą stronę? Odwracamy się w lewo. Teraz tu stoi łóżko ze wszystkim. Tu leżą książki jeszcze. A tu teraz jest szafa. I teraz muszę to wszystko poukładać na nowo. I z jednej strony to fajna okazja do poukładania tych książek na nowo seriami, a z drugiej... O Boże, to będzie ogień. Zaczyna to wszystko znowu wyglądać nieco lepiej. Już tutaj ułożyłam, ale szukam na przykład tam, nie wiem czy widać, jest drugi dom Fobosa, muszę znaleźć gdzieś pierwszy w tym wszystkim. Za telewizorem dalej będą książki, bo jak jest wolne miejsce, to trzeba je wykorzystać. I póki co jest Rollins i Preston i Child i jeszcze trochę smoków. Tu, dobra, tutaj tego nie komentujmy na razie. Ale powoli też zaczynam układać na szafie. Tylko zapomniałam, że na szafie jeszcze miałam użyć pluszaki. Ogarnę jakoś. Ale półka moja tak zwana ulubiona jest prawie ułożona. W ogóle obczajcie tureckiego rysanta. Kurna, wygląda jakby miał taką czapeczkę z frędzelkiem. Półka ulubiona i wiecie, obawiam się, że niebawem nie będzie miejsca na ulubione powieści. Na przykład zobaczcie, jak wygląda część Sarah J. Maas. I po polsku, i po angielsku, i na przykład... Tutaj są te pojedyncze opowieści, chociaż tutaj jest na przykład... Czemu nas tutaj, a nie tam? Nieważne, ale tutaj jest to pełne wydanie, nie? Tych wszystkich. Jest Ruina i Rewolta, Szturm i Grom, w ogóle Cień Kość, czyli moja kochana Grisza. Ja obstawiam, że jak w Polsce wyjdzie nowe wydanie, to też będę mieć nową Griszę. Jeszcze chcę ją kupić po angielsku. Ale no wiecie... Ale użyłam też encyklopedię na przykład. Tylko coś tu mi blokuje wszystko, że to się nie chce do końca domknąć. Któraś książka pewnie. No, nawet wiem, która, słuchajcie. Ta, Cywilizacje Starożytne. No trudno. Nie przeszkadza mi to aż jakoś tak specjalnie. A teraz staram się znaleźć książki autorów, czyli staram się znaleźć coś jeszcze Keplera, bo wiem, że mam więcej. Peter James jest chyba już cały 4. Mam więcej Bachera. Na pewno mam więcej Mario Puzo. I tu są te wszystkie od wydawnictwa MAG, takie ładne, gdzie chciałabym je mieć jakoś razem. No, trochę jeszcze przede mną, mimo wszystko. Ogółem udało mi się ułożyć książki, natomiast zastanawia mnie cholernie jedna rzecz. Zwiększyłam liczbę książek na szafce, wstawiłam nowy regalik, poupychałam je najmocniej jak się dało, a niektórych się pozbyłam, na zasadzie odłożyłam, że pójdą w inne ręce, bo już ich nie potrzebuję i się okazuje, że wcale nie zrobiło mi się jakoś więcej miejsca na książki. Bo wiecie, mogę ryzykować i ustawiać dalej tutaj, tak jak miałam w zwyczaju pod sufit, ale wierzcie mi, to nie jest zbyt stabilna metoda. Mimo wszystko. I co mi jeszcze zostało? Zostało mi poukładanie wszystkich moich pierdółek na biurko, na półki właśnie. I właściwie to nie takie tylko, bo się okazuje, że mam ich całkiem sporo. I nie wiem, co jeszcze mogę tutaj ambitnego zrobić, ale po prostu no... Jak można mieć tyle książek? Przecież to jest nieprzyzwoite po prostu. Skończyłam! Wszystko skończyłam, wszystko poukładałam, wszystko wyczyściłam. I patrzcie, jaki będę mieć piękny widok po przebudzeniu. Tam będę mieć książki, tam będę mieć książki. W tej szafce też są książki. Tam są książki.
I tu są książki. I tu są książki. I za telewizorem są książki. I kocyki pony robią ze strażników prawie galaktyki, bo pod nimi jest gród. Tu jest Pushin, a tu jest ksenomorf. Więc ogólnie spoko połączenie. Nie ma co. I przypomniałam sobie, że mam tu bardzo pomazaną ścianę i wyznania miłosne od mojej przyjaciółki, więc już nigdy mi się nie wywinie. I tak wygląda łóżko teraz z moimi wszystkimi poduszkami. Zrobiłam sobie stoliczek, na którym wcześniej też leżały książki, ale teraz będzie mi służył za podpórkę pod herbatę, jeżeli będę miała ochotę tutaj czytać na łóżku. Natomiast wracam do systemu, wiecie, kiedyś miałam już ten stoliczek i tu sobie układałam książki w kolejce do przeczytania i to był bardzo dobry system, więc do niego wrócę. Musi być też miejsce dla kota, bo inaczej by się na mnie pogniewała. Ale zrobiłam sobie też legowisko do czytania, tu się będzie idealnie leżeć, opierać się o te poduszki, takie pushinowe i czytać. Natomiast nie mam pojęcia, gdzie teraz będę nagrywać filmy, ale chyba właśnie tutaj. Jakoś takie tło książkowe w miarę jest, bo... Nie wiem, tutaj chyba nie. A w ogóle zobaczcie, jaka mi się zrobiła fajna skrytka na moje wszystkie maty do jogi. Tak, trochę ich jest i mam w planach kolejne. Więc genialny motyw. Nie mam tylko miejsca na popy moje trzy i na razie stoją tu. I pomyślę, co z nimi zrobić dalej. Mogłabym wywalić maskotki, ale każda z tych maskotek tak naprawdę wiąże się z jakąś historią, więc tego nie zrobię. I chyba tyle. A, jeżeli idziemy dalej w stronę maskotek, to pomijając fakt, iż tutaj na przykład są foki, nie? To za chwilę są pająki i facehugger, więc połączenie w moim pokoju jest po prostu przegenialne. Są też koty, które praktykują jogę, więc wszystko w porządku. I moje biureczko, czyli moje miejsce pracy z moim kochanym komputerem. I nie reagujcie, nie? Świeczka mi zaczęła ściekać prawie tak gotycko. I moja chyba kolejna ulubiona półka. Znaczy ja mam chyba zbyt dużo tych ulubionych połek, nie? Ale tu jest głównie Richelle Met, Patricia Briggs. I siostra do mnie dzwoni, więc się włączam. Na razie! Przyszły mi jeszcze dwie paczki, więc zrobimy szybki unboxing. I w pierwszej kopercie jest bardzo recenzenckie egzemplarze, że takiego chyba nigdy nie dostałam. Ciszę przed burzą od Insignis. Wygląda to strasznie niewygodnie do czytania, no ale... Zobaczymy, zobaczymy. I jest jeszcze taka mała paczuszka. Nie wiem, jak się do niej zabrać. Nie wiem, jak się do takich paczek zabrać. A, ktoś przyszedł. Ktoś, kto się zna, jak się zabrać do kartu, nie? Ej, idź, bo ci wąsa obetnę. Niechcący. Dobra, tu jest jedna. I teraz będziemy tu ciachać. Dobra, ciachniemy jeszcze tu i teraz możemy pociechać tu, mając nadzieję, że nie uszkodzimy nic w środku. Ja nie jestem pewna, czy na to zareaguje, na te pańki. Znaczy ona reagowała, jak była mała. Patrzcie, jak można zdenerwować kota, nie? Wystarczy kupić pańki mydlane i kot od razu nie ogarnia systemu. Ale dobra, wróćmy do naszego unboxingu. Mamy tutaj cztery książki. Cztery bardzo ładne książki. Krzyk. Kurna ta okładka, ogień. Potem super odżywianie. Potem cześć Nata, Boże ogrobie. I jeszcze jedna książka się kryje tutaj. I to jest ten ilustrowany Hobbit, taki piękny. I to było na tyle. Cieszysz się? Powiedz parę słów do mikrofonu.